pomnik. Przekonać nam, że ta katastrofa miała charakter wyłącznie wąski,
wyraźne sygnały stanowiące o zagospodarowaniu pamięci po tej katastrofie. To będą pierwsze sygnały, które w jakiś godny, cywilizowany sposób na miarę państwa praworządnego i na miarę społeczeństwa i narodu, które szanuje pamięć o swoich bliskich, będą próbowały tę pamięć zagospodarować po 8 latach. Po 8 latach od tej katastrofy. No tutaj po prostu trzeba albo w sytuacji, w której się tego nie uznaje, albo zamilknąć i rzeczywiście odejść ze świata polityki, jak to też sugerował pan prezes Kaczyński we wrześniu 2010 roku. Albo po prostu przyłączyć się, przełamując własne aspiracje, własne ambicje, własne chore czy mniej chore jakieś poglądy na rzeczywistość, przyłączyć się do tego, co stanowi wyraz hołdu, szacunku dla ofiar tamtej największej powojennej Polsce katastrofy. Księże profesorze, tak też myślę sobie w kontekście roku, który przeżywamy, stulecie odzyskania niepodległości, pomysły, propozycje wręcz, z którymi wyszedł pan prezydent Andrzej Duda, do tego, żeby, czy takie zaproszenie do tego, żeby były wspólne obchody 15 listopada, ten dzień 7 kwietnia, to co wydarzyło się 8 lat temu, upamiętnianie tego wydarzenia coroczne, no pokazują, że chyba ten 11 listopada no będzie trudny do przeżycia wspólnie. Nie wiem, jak ksiądz profesor na to się zapatruje, ale to chyba trzeba byłoby jeszcze bardzo, bardzo wiele zrobić, by rzeczywiście 11 listopada Polacy wspólnie ucieszyli się odzyskaną niepodległością. Proszę ojca, ja od początku kadencji pana prezydenta wsłuchuję się z wielką uwagą i z wielkim entuzjazmem wsłuchiwałem się w jego apele, nawoływania, przekonywania do tego, abyśmy budowali wspólnotę narodową. I oczywiście, że całym sercem tutaj podążam za panem prezydentem i całym sercem sekunduję mu w tym, co jest realnym wysiłkiem z jego strony podejmowanym na rzecz odzyskania tej wspólnoty narodowej. Ale powiem, że takie wydarzenia jak minione chociażby obchody 11 listopada, jak właśnie sytuacje związane z kolejnymi miesięcznicami, czy wreszcie ta sytuacja z bieżącą rocznicą, do której się zbliżamy 10 kwietnia. To są sytuacje, które powodowały i powodują mi rosnący sceptycyzm wobec możliwości budowania tej wspólnoty. I powiem, choć mówię to z wielkim bólem, ale powiem to z kolei jednocześnie z wielką szczerością, z wielką uczciwością. Ja po prostu straciłem wiarę w możliwość zbudowania takiej wspólnoty narodowej. Ja straciłem wiarę w możliwość pojednania narodowego. I myślę, że to, co staje dzisiaj przed nami jako zadanie, to oczywiście dalekosiężne marzenie o odzyskaniu wspólnoty narodowej, ale w tej chwili to powiedziałbym budowanie jakiejś solidarności tych, którzy rzeczywiście są zatroskani o dobro wspólne naszej ojczyzny, ze świadomością, że ta grupa solidarna, ta wspólnota solidarna, niestety ona w chwili obecnej nie jest tożsama i nie będzie tożsama ze wspólnotą narodową. Niestety po prostu istnieją siły polityczne, które obserwujemy. Zmiana była. Ugrupowania polityczne. Była zmiana. Totalna opozycja. Była zmiana. Odrzuca. Dobrze jest. Od początku kadencji dobrej zmiany, od początku kadencji pana prezydenta przede wszystkim, a później od początku rządu dobrej zmiany, odrzuca gesty wyciągniętej ręki, odrzuca wszystkie apele mówiące o pojednaniu, o porozumieniu, o tworzeniu wspólnoty. I dlatego powiem szczerze, ja przestałem po prostu wierzyć. No niestety przestałem wierzyć właśnie w możliwość zbudowania takiej wspólnoty. No niestety człowiek to nie jest tylko kwestia osiągnięcia porozumienia na podstawie werbalnej komunikacji. My możemy zbudować taką wspólnotę jedynie też w oparciu o dobrą wolę i o dobrze ukierunkowane emocje. A jeżeli nawet padają słowa ważne i poważne, to zauważmy, że reakcją na te słowa jest brak dobrej woli i są tak rozbujałe emocje posunięte do pogardy i nienawiści, które moim zdaniem niestety, ale całkowicie wykluczają taką możliwość. Chciałbym, żebyśmy się spotkali 3 maja, 10 kwietnia, 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada na uroczystościach, które będą nas
nas jednoczyć, ale raz jeszcze podkreślam, chciałbym, pragnąłbym, ale niestety nie wierzę w to, że takie zjednoczenie i taka wspólnota w tych dniach, w tym roku nastąpi. To będzie niestety bardzo przykry element tej rocznicy, ale obawiam się, że musimy bardzo poważnie z tym elementem się liczyć. Wyzwanie przed nami wszystkimi, przed tymi, którzy do tego dążą, by to spotkanie i ta jedność rzeczywiście była, taka duma z Polski prawdziwa, ale też i przed tymi, którzy może niekoniecznie są źli, tak mówiąc, bardzo, bardzo jakoś brutalnie, ale też dla których no niekoniecznie to hasło, niepodległość, czy nazwa, czy w ogóle Polska jest na pierwszym miejscu. Tak, oczywiście. Na pewno musimy wnieść wiarę w dobro i w to, że istnieje możliwość przemiany. Na pewno właśnie powinniśmy z wielką powagą, szacunkiem i pietyzmem wydobywać te słowa, te wartości, wokół których mogliśmy się i wielokrotnie żeśmy się jednoczyli. I na pewno takie działania, taka wiara musi nam towarzyszyć z jednej strony, ale z drugiej strony ja myślę naprawdę, że powinniśmy też zastanawiać się nad taką realną propozycją, która w moim odczuciu kształtuje się w ten sposób. Miejmy marzenia na temat wspólnoty narodowej, ale realizujmy w chwili obecnej solidarność tej części narodu, która rzeczywiście uważa, mówiąc słowami prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być Polakiem. Starajmy się zrealizować właśnie solidarność tych, którzy czują powagę tych słów i ich wartość. Warto być Polakiem. Twórzmy zatem wspólnotę solidarnych roku 2018, którzy mają świadomość dziejów 1050-lecia Polski, mają świadomość i dumę z poczucia odzyskania niepodległości przed 100 laty, którzy mają świadomość dramatów przeżywanych przez Polskę w minionych latach, w minionych dziesięcioleciach i którzy właśnie w kontekście tej pamięci, tożsamości mają też świadomość wagi i powagi tych słów. Warto być Polakiem. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Bardzo dziękujemy i za moment kolejny temat w audycji Aktualności Dnia.
się, patrząc też na ustawę procedowaną, choć trochę jakby odłożoną na bok w idącą kierunku całkowitej ochrony życia rozpoczętego, to można powiedzieć, że to jeden z elementów, kolejnych elementów etapu walki o życie człowieka. Tam nie ma tego. Niewątpliwie tak, jeden z elementów, i bym powiedział, jeden z tych najważniejszych elementów, a więc ten pierwszy front walki to front walki duchowej, dlatego też i ta pielgrzymka, i już pojutrze uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z 25 marca, bo to była Niedziela Palmowa, i pojęcie duchowe dobrze jest dziecka poczętego. Wiem, że w wielu parafiach i tego dnia jest podejmowana duchowa adopcja, i czy też w niedzielę, jutro, czy też po prostu, no właśnie ta pielgrzymka, element tej walki duchowej, bo no, są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem, i niech nam się nie wydaje, że do tej walki ze śmiercią nienarodzonych, z tą cywilizacją śmierci wystarczą tylko i wyłącznie manifestacje. One są potrzebne w formie marszu dla życia, że wystarczy tylko i wyłącznie złożenie projektu ustawy do Sejmu. To jest bardzo potrzebne, ale jak teraz chociażby widać na przykładzie historii tego projektu ustawy, potrzebne jest tutaj bardzo mocne wsparcie duchowe, i dlatego też dobrze byłoby, aby tak jak i z pewnością tutaj ta intencja przyświeca tej pielgrzymce, tak też i aby modlący się duchowo do dziecka poczętego pamiętali o tym, że żeby ogarnąć tych, którzy będą decydowali o kształcie tej ustawy i ewentualnym jej przyjęciu. Dlatego to jest bardzo ważne. I też wiosna, uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Marsze dla Życia, Szczeciński Marsz dla Życia już niedługo największy i chyba taki pozostanie, jak ksiądz pisze. Powiem tak, mam nadzieję, że nie pozostanie. Mam nadzieję, że będzie większy niż w tamtym roku, ale że nie będzie największy w Polsce. Mam nadzieję, że następne Marsze dla Życia, które będą w Polsce, no zaznaczam, że tego samego dnia, 15 kwietnia, jest Marsz dla Życia w Warszawie. Marsz Świętości Życia, który ruszy o godzinie 11, bodajże się rozpocznie mszą świętą. Nasz marsz, nasz mój, w którym ja organizuję w Szczecinie, rozpoczyna się 15 kwietnia o godzinie 15 i wyruszamy spod pomnika figury świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach i ruszamy przez miasto w stronę katedry, gdzie będzie właśnie w czasie Eucharystii, to jest bardzo ważny element, podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, a więc po prostu to jest też ten ważny element walki o życie, to wyjście na ulicę, no w końcu o to prosił i na to wskazywał święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, i od czasu tej encykliki przecież te marsze rozwijają się, tak wydaje się, że w naszym kraju najbardziej, bo jest naprawdę ponad 100 takich inicjatyw, i mam nadzieję, że te dwa marsze, które przejdą 15 kwietnia w Warszawie i w Szczecinie, będą jakąś zachętą, taką iskrą do tego, żeby kolejne, które będą w Polsce, były równie udane, równą taką dobrą, wielką manifestacją wartości życia, a być może dojdziemy do tego, że wszyscy razem spotkamy się w jednym miejscu i zamanifestujemy bardzo mocno wartość życia człowieka. Dlatego tutaj zachęcam wszystkich obrońców życia z całej Polski, aby szczególnie mieli na uwadze obecność na tym warszawskim Marszu dla Życia. Jeden teraz w kwietniu, następny będzie jeszcze w czerwcu, będzie są dwa marsze dla życia. Marsz Świętości Życia i Marsz Życia i Rodziny w Warszawie. One są bardzo ważne, dlatego kto może
wielu narodów, dlatego też o to patrioci zabiegają, aby obrona życia była czymś, co rzeczywiście funkcjonuje w naszym państwie. Będzie także przepisany dokument papieża Franciszka poniesiony ponad 200-metrowy, na 200-metrowym materiale o 1,5 metra szerokości. Tym dokumentem jest Laudato Si. Niektórzy pytają, dlaczego taki dokument? Co to ma wspólnego z obroną życia? Otóż dużo, gdybyśmy się wczytali ten dokument, to zauważymy, że papież Franciszek, mówiąc o ekologii, bo to tak przyjęło się, że to jest dokument o ekologii, jakby mówiąc o ekologii, nie możemy nie mówić o obronie życia, nie możemy mówić o wielkiej ekologii, nie mówiąc o tej ekologii osoby człowieka, a więc szacunek, ochrona każdego człowieka od poczęcia jest podstawą, fundamentem tej wielkiej ekologii. Dlatego młodzież przepisała ten dokument na materiał ponad 200-metrowej, poniesiemy marsz dla życia. Będzie bardzo kolorowo, mam nadzieję, że także i tłumnie, zażywszy także na te wydarzenia, które miały miejsce u nas w Polsce w ostatnim czasie, mówię o tym czarno-piątkowym, tak abyśmy i my w ten sposób dali odpowiedź poprzez modlitwę. Nade wszystko polecam tutaj szczególnie materiały Fundacji Małych Stópek. Można do nas zadzwonić. Wiadomo, że to już nie na ten poniedziałek, ale na inne terminy podejmowania duchowego czy dziecka poczętego. Wszystkie materiały, które mamy, łącznie z gazetami, aplikacjami i tego, to wszystko, co potrzebne do duchowej adopcji, przesyłamy nieodpłatnie na wskazany adres. Także niech serca nasze będą otwarte na przyjęcie każdego życia i te otwarte serce to ma być serce modlące się, proszące Boga o wszelkie potrzebne łaski dla rodziców, o łaskę życia, o to, aby rodzice byli otwarci na życie, aby zostali groźną, także rodzice potrzebne dla nas obronić życie. A zatem zachęcamy jeszcze może kontakt do Fundacji Małych Stópek dla zainteresowanych materiałami. Fundacja Małych Stópek podaje telefon bezpośrednio do mnie 608 75 2142. 608 75 2142, albo po prostu na stronie internetowej dlażycia.info znajdziemy wszystko, co jest potrzebne. Bardzo dziękuję księże Tomaszu i siły życzymy na te ostatnie dni przygotowań do marszu. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek był naszym gościem. Zachęcamy, zapraszamy do tego, by jak najliczniej w tych marszach dla życia w każdym zakątku naszej ojczyzny uczestniczyć, choćby w kontekście tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Tych, którzy wychodzą protestować przeciwko życiu, ale też tych, którzy mogą zadecydować o tym, by ustawowo to życie jeszcze bardziej było chronione. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Małe stópki.